Znajdź punkt B na odcinku AC taki, że stosunek AB do BC wynosi 3 do 1. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i samodzielnego rozwiązania. O co chodzi w tym zadaniu? Narysujmy jeszcze raz tę samą sytuację. Tu jest punkt C, tu jest punkt A. Mamy znaleźć taki punkt B, że jeżeli odległość od punktu C do punktu B wynosi x. To odległość od punktu B do punktu A jest 3 razy większa, czyli wynosi 3X. Stosunek długości AB do długości BC wynosi 3 do 1. Zapiszmy to. AB do BC równa się 3x przez X. To się równa 3 pierwsze. Możemy zapisać 3 do 1. Jak w takim razie rozwiązać to zadanie? Możemy prawdopodobnie skorzystać ze wzoru na długość odcinka, albo mówiąc inaczej, na odległość punktów w układzie współrzędnych. To pewnie jeden z prostszych sposobów. Długość odcinka CB to będzie 1 czwarta długości całego odcinka CA, bo przy takich oznaczeniach długość CA to 4x. x plus 3x to 4x. CB, czyli x, to 1 czwarta z 4x z długości całego odcinka CA. Można powiedzieć, że ten punkt, punkt B, to 1 czwarta drogi albo 1 czwarta długości pomiędzy punktami C i A leży w jednej czwartej długości Ca. Możemy zatem znaleźć długość odcinka Ca, potem poszukać punktu B leżącego w jednej czwartej tej długości i jednocześnie leżącego na prostej Ca. Ale to się chyba robi coraz bardziej skomplikowane, bo ta prosta nachylona jest pod pewnym kątem, nie jest pozioma, i to chyba utrudnia obliczenia. Ale możemy rozbić to zadanie na dwa mniejsze zadania. Na część poziomą, odległość pomiędzy punktami C i A w kierunku X, i na część pionową, czyli odległość pomiędzy punktami C i A w kierunku Y. No to po kolei. Zmiana współrzędnej X pomiędzy punktami C i A, współrzędna X. Punktu A to 9, współrzędna x punktu C to minus 7, czyli długość tego odcinka to 9 odjąć minus 7. A to się równa 9 plus 7, czyli równa się 16. I widać to na rysunku. W tę stronę 9 plus w tę stronę od 0 7. Razem 16. Całkowita długość tego odcinka to 16. Różnica współrzędnych w kierunku poziomym pomiędzy punktami A i C, albo C i A. Zmiana współrzędnej pionowej, czyli Y, pomiędzy punktami A i C, można to policzyć po kratkach. 4 kratki, czyli długość tego odcinka to 4. Współrzędna Y punktu C to 1, współrzędna Y punktu A to 5. Od 1 do 5, zmiana w kierunku pionowym o 4. Możemy zatem powiedzieć, że żeby znaleźć położenie punktu B, przemieszczając się od C do A, w każdym z kierunków to 1 czwarta drogi. Najpierw w kierunku Y pionowym, potem w kierunku X poziomym, albo odwrotnie kolejność nie ma znaczenia. W takim razie, jeżeli w pionie przemieścimy się o 1 czwartą długości pionowej różnicy pomiędzy C i A, to wylądujemy w tym punkcie, którego współrzędna Y to 2. Startując z C przemieściliśmy się o 1 czwartą długości 4, czyli o 1. I jesteśmy w tym punkcie. Jego współrzędna Y to 2. Teraz w poziomie. Znowu 1 czwartą poziomej składowej odległości pomiędzy punktami C i A. 1 z 16 to 4. 1, 2, 3, 4. I lądujemy tutaj. Współrzędna X tego punktu to minus 3. To jest punkt o współrzędnych minus 3 i 2. Moglibyśmy w sumie zrobić to trochę prościej. Od punktu C o jedną jednostkę w górę. I od razu w prawo, i punkt przecięcia z odcinkiem CA tutaj i gotowe. Albo jeszcze inaczej, na przykład z tego punktu w prawo o cztery jednostki i w pionie szukamy punktu przecięcia z odcinkiem CA. I też lądujemy w tym samym miejscu. To jest punkt B. Poszukiwany przez nas punkt B leży w jednej czwartej odległości pomiędzy punktami C i A. Albo inaczej, odległość pomiędzy punktami C i B, której te odległości nawet nie znamy, ale nie musimy jej znać. Moglibyśmy ją obliczyć, korzystając ze wzoru na odległość punktów w układzie współrzędnych, albo bezpośrednio stwierdzenia Pitagorasa, ale nie jest to potrzebne w tym zadaniu. Odległość pomiędzy punktami C i B to 1 trzecia odległości pomiędzy punktami B i A. Albo jeszcze inaczej, stosunek długości AB do długości BC wynosi 3 do 1.